Siemanko, dzisiaj test przygotowania do wyjazdu. Rowery ładujemy na bagażnik dachowy, co montowałem. Teraz zdejmuję lampkę, bo ona lata mi. Mogłem to wcześniej, żeby nie tracić czasu. Ten uchwyt jest w ogóle komiczny, no ale... Pakujemy 4 rowery, Nikoli jest już na górze. Jeszcze mój i mamy. I jeszcze taty. Tak, ale twój idzie do bagażnika. Bo nie mamy, no już nie ma tam, mamy tylko 4 uchwyty. Ja nie wiem, czy nie będzie ten koszyk przeszkadzał mi rączką. No. Pomóc ci jadę? Nie, to jest ok. Ja bym to dała opcję o mój rower. A jak nie, to co będę. No. Teraz musi tutaj przypiąć coś, prawda? Gdzie przypiąć? To musi tam... A to musi przypiąć rowerek, żeby nie spadł. I niektóre takie... Ta na koła jeszcze. To są te... No, zamontowałem te rowery. Wyglądają to tak, ale muszę ten Gabi niebieski rower, szynę przesunąć do tyłu, bo inna rama jest. Ja musiałem tu pokombinować ze względu takim, że musiałem tu tą śrubę odkręcić, tą śrubę przepuścić, daleko jest roboty, więc ja wolę szynę do tyłu przesunąć, bo tu prawie mi się kończy, a tam jeszcze mam kawałek. No ale rowery tak się prezentują, 4 sztuki. Daleko nie jedziemy, jeszcze muszę paski poobcinać. Amelia wita się albo żegna. No witam się. Ale mój rower jest krzywy. Ten mój rower jest krzywo, ale to tam siadełko przeszkadza. Kierownica zawadza, dlatego krzywo jest. Dlatego tu są, dlatego się powtarzam, dlatego. Dobrze, robimy taką próbny montaż. No i dobra, jedziemy teraz na Talhausen i sobie tam pojeździmy trochę. Jak widać, jesteśmy na rowerkach. Bello u nas jest, znaczy u mnie z tyłu. Piszczy trochę, bo dla niego coś nowego. I robimy rundkę koło tej rzeki. Będziemy jechać w przeciwną stronę, jak na jednym filmie, co szliśmy. Musicie tam się cofnąć, tam na Kemnadazi. Nie, to nie Kemnadazi. To jest ten Naderhausen. Jak szliśmy sobie przez tam most i takie rzeczy. Dobra, nie zatrzymujemy, jedziemy. No źle pojechałaś, powinnaś tam jechać. No tak pokierowałaś. Znaczy nie, można. Jak, przecież my tutaj szliśmy. Tu, tędy. Ale wtedy byśmy musieli cały... Jak? Tutaj. No zamotałaś się. Nie, ale tam tędy. No to się zamotałaś. No to jedziemy tak jak jechaliśmy. doskonale jedzą. Jak duży, mają dużo trawki. O, ładne, nie? Takie czyściutkie, nie? A jaka kosiarkę, co? Jak ścinają? Kosiarki nie potrzeba. I chyba to wszystko. To wszystko, tam dalej. No, a my tam jedziemy, przez tamten most będziemy przejeżdżać. Nie wiem, czy widać, bo to trochę kamera oddala. Spróbuję to przybliżyć. Tam za jaka malutka jest, zobacz tam. Tu Belo cały czas piszczy, ciężko dla niego, ale musi się przyzwyczajać. A my mamy takie towarzystwo. Z tej strony, a tutaj ich więcej jest. Ale ciężko się jeździ, bo takie muszki są, tak w oczy wpada. Ja słyszę. Ahoj! Było ahoj! Nie jedzie. Gdzieś jedzie, ale tu nie jedzie. Trzeba uważać, jest niebezpieczne. Śmigamy do samochodu, późno jest. Bo późno jest, zanim jeszcze zamontujesz te rowerki. No, mam nadzieję, że szybciej już pójdzie. No, mam nadzieję. Za pół godzinki schodzi ci się. O, i idziemy do naszej przyczepy. Prześpimy się i jutro wracamy. Miało być tak, że mieliśmy jechać z rowerami do Austrii, ale po wczorajszej wycieczce, to co było nagrane na początku filmu, to nasza podróż i montowanie rowerów, stwierdziliśmy, że sobie odpuszczamy rowery do Austrii, pojedziemy do Holandii, bo w Austrii wiadomo, pagórki są trochę większe niż normalnie. Ja może bym dał radę, dziewczyny miałyby problemy, a szczególnie Vaneskam po górach jazda na rowerku, więc stwierdziliśmy, że będziemy też sobie chodzić, tak jak było w Szwajcarii, a rowery zabieramy do Holandii. Więc będę zakładał boksa, będę zdemontował ten bagażnik rowerowy na czas Austrii i tyle. Dobra, to jest część spożywcza tutaj przygotowana. Będziemy testować nowy zakup, kupiliśmy go rok temu, w tamtym roku, ale go jeszcze nie testowaliśmy w sumie. I teraz idziemy zobaczyć, ile bierzemy rzeczy. I to jest cały nasz ekwipunek ciuchów. Są te dwie torby i w tych dwóch torbach musi się zmieścić te wszystkie ciuchy. No, tu są koce, tu buty, znaczy buty to tam luzem będą pakowane, wiadomo, nie będą z ciuchami, jeszcze to moje są. No i tyle. Więc zostało już odliczanie do wyjazdu. Jeszcze jedno zapomniałem. Jeszcze w piwnicy to mamy krzesełka składane, stolik na taki do kuchenki. No jeszcze materace zostały, ale to takie już drobnostki w sumie. I mam nadzieję, że się spakujemy.